danej inwestycji. No i mówię tutaj dzisiaj o tym, jak zarobić oczywiście kilkadziesiąt tysięcy dolarów lub nawet kilkaset. Tak naprawdę to wszystko zależy od nas. I będę mówić o firmie Skyway Capital. Takie fakty na początek. Co to jest Skyway Capital? Jest to firma, która tworzy kolejkę nadziemną, ponieważ duże miasta dzisiaj są przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale dwa samochody. I dlatego właśnie konieczny jest projekt kolejki nadziemnej, która będzie w stosunku do innych środków transportu dużo tańsza, jeśli chodzi o koszta budowy, oraz będzie dużo szybsza. Więc generalnie ta kolejka będzie około 10 metrów jakby nad ziemią, także też nie będzie jakoś super wysoko, ale jest po prostu to bardzo potrzebne, no ponieważ tak naprawdę wszędzie dzisiaj są korki i po prostu no jest to niezbędne w tym momencie. Tak samo stwierdziła już chociażby dzisiaj Unia Europejska, czyli jest to projekt, który już jest jakby wprowadzany bardzo powoli na rynek. No właśnie bardzo powoli, bo tak naprawdę od 40 lat już jest jakby ten projekt wdrażany. Jednakże uwaga, w tej chwili jesteśmy już na końcowym etapie wdrożenia tego projektu. I właśnie dlatego mamy niepowtarzalną okazję czerpania z tego tytułu ogromnych korzyści finansowych. Tak, Natalia, włączyłam nagrywanie. I tak naprawdę to wszystko dzięki jednemu człowiekowi. Człowiekowi, który się nazywa Anatolij Junicki. I to właśnie on umożliwia nam tutaj zarabianie na tych akcjach. Anatolij Junicki, no według mnie jest to geniusz, wynalazca, 140 wynalazków w dziedzinie budownictwa. Jest to osoba, która po prostu no, dąży z determinacją do swojego celu i tak naprawdę no, zrobi wszystko, żeby go osiągnąć. O czym świadczy po prostu to, że przez tyle lat realizuje ten projekt. Tutaj już mówiłam, o czym dzisiaj mówimy, czyli o Skyway. Jest to system transportowy. Jednak tutaj nie będę w tej chwili mówić dokładnie o technologii, ponieważ pokazuję tylko poglądowo, jak to będzie po prostu wyglądała ta technologia, która jest już wdrażana i już są te kolejki budowane, czyli to nie jest jakby taka futurystyczna wizja. Tak samo jak na przykład kiedyś niektórym się wydawało, że internet jest to zbyt futurystyczna wizja, dzisiaj proszę, wszyscy używają internetu. Tak samo właśnie będzie ze Skyway i my inwestując dzisiaj po prostu możemy sobie zapewnić taką no, fajną, myślę, emeryturę, tak? Tylko wiadomo, że zysk tutaj w projekcie będzie odroczony. Znaczy są dwa rodzaje zysku w projekcie. Jeden będzie odroczony, a drugi może być już teraz, ale o tym powiem za chwileczkę. Nie chcę tutaj za bardzo przedłużać, tylko powiem jeszcze na temat tego, że te kraje, które tutaj są wypisane, one już zakontraktowały środki, czyli powiedziały, że te środki przeznaczą na tą kolejkę. I w tym momencie mamy tak, Unia Europejska powiedziała, że przeznaczy 60 miliardów, Australia 80 miliardów, Rosja 4 miliardy, z tym, że część tych krajów powiedziało, że dadzą te pieniądze, jeśli pokaże im firma Skyway prototyp, czyli pokaże im tą kolejkę. A natomiast za chwilkę powiemy o krajach, które tak już w tej chwili zainwestowały. Powiedział, że nie muszą zobaczyć tej kolejki, nie muszą zobaczyć prototypu, one po prostu chcą ją zacząć budować. I w tej chwili to Białoruś, właśnie już w tej chwili jest tam budowana ta kolejka. I do końca 2017 roku będzie ona ukończona, bo na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tak samo Australii, ze sprawą australijskiego milionera, który wcześniej był odpowiedzialny za infrastrukturę i za transport w Australii. Już w tej chwili w Australii toczą się prace na ten temat. I tak samo właśnie tutaj w Słowacji, ostatnio minister transportu Słowacji powiedział, że jak najbardziej podpisze tutaj umowę i zaczyna się też tam właśnie budowa
tej kolejki. Także jak widać, że już coraz bardziej to się rozpowszechnia. Ale tak naprawdę, kiedy my będziemy mogli zacząć na tym projekcie zarabiać? Dopiero wtedy, kiedy wejdzie ten projekt, akcje tej firmy na giełdę. I o tym właśnie zaraz powiem. Jeszcze jeśli ktoś by nie wierzył, że to wszystko jest realne, no to zapraszamy właśnie na Międzynarodowe Targi Transportu w Berlinie. Tam po prostu będzie można już sobie zobaczyć, jakby taki może, no, zobaczyć, co tam firma będzie wystawiała na tych targach. Będzie można osobiście poznać również właściciela. Także jak najbardziej tutaj zapraszamy. Osoby chętne to mogą się tutaj zgłosić do mnie czy na czacie. Organizujemy po prostu tam wyjazd. I w tej chwili chciałam jeszcze tylko powiedzieć takie ciekawostka właśnie, że jakby koszt budowy 1 km trasy Skyway wynosi 3 do 5 milionów, tak? A poglądowo, przykładowo autostrada, koszt budowy jest o wiele bardziej droższy, tak samo jak metro jest również dużo bardziej droższe, dlatego właśnie jest taki wielki tutaj potencjał tego projektu, ponieważ no, który kraj nie będzie chciał u siebie zbudować takiej kolejki, jeśli jest to po prostu dużo tańsze od innych jakby tutaj środków transportu, tak? I teraz przechodzimy właśnie już do możliwości zarobkowych, ponieważ były im uwagi od Was, że to Was najbardziej interesuje. I powiemy tak, przez 3 lata za 1 dolara można było kupić 2,5 tysiąca akcji, tak? W tej chwili po roku ten dyskont zmalał i za 1 dolara można było kupić 1500 akcji. Po 2 latach za 1 dolara można było kupić 750 akcji. Obecnie za 1 dolara mamy 200 akcji, czyli ryzyko inwestycyjne spada coraz szybciej. I w tej chwili są prognozy, że za rok dostaniemy 20-30 akcji za 1 dolara. Czyli właśnie tutaj jest ten progres. Widzisz, jak bardzo przyspiesza się jakby no, tempo rozwoju tego projektu. I na koniec 2017 roku już bardzo możliwe, że będzie to 1 dolar równy się 1 akcja. Czyli jak sam widzisz, zarabiamy tutaj na niesamowitym przebiciu. Z tym, że uwaga, to nie będzie jeszcze tutaj jakby giełda, ponieważ jakby firma jest w trakcie wchodzenia na giełdę, a to może trochę potrwać, bo wiadomo, tam jest papierkologia, ale będzie już można też wówczas po prostu, no jak tylko ten prototyp będzie ukończony na końcu roku 2017, myśleć o wejściu na giełdę. W tej chwili firma ma już EZIN, międzynarodowy numer papierów wartościowych. I tak naprawdę jeśli chodzi o ryzyko, no to jeśli powstanie już ten prototyp, to ryzyko takie technologiczne spadnie do zera, natomiast oczywiście zawsze pozostaje ryzyko polityczne, na które już no tak naprawdę mało kto ma wpływ. I od roku 2018 będziemy już inwestować tylko w adresowane projekty, czyli na przykład w kolejkę, która będzie budowana w jakimś określonym miejscu. Czyli jak sam tutaj widziałaś, potencjał jest ogromny i cena tych akcji rośnie cały czas, a my dążymy do tego, żeby zarobić oczywiście na tym projekcie jak najwięcej, ponieważ no tak na chłopski rozum mógł tutaj właściciel powiedzieć, po co dawać takim małym inwestorom jak my możliwość zarobienia na tym projekcie. Mogli podzielić sobie tort pomiędzy kilku grubych inwestorów i no koniec tematu, tak? A powiedzieli, że dadzą nam możliwość zarobku i będziemy mogli również w tym uczestniczyć, z czego się ja oczywiście bardzo cieszę. I teraz przedstawię tam tutaj Wam dwa sposoby zarabiania. Pierwszy sposób, odpowiednio duże pieniądze za określony czas. Drugi sposób, odpowiednio duże pieniądze dzisiaj. Omówię najpierw ten pierwszy sposób, ale oczywiście najlepiej łączyć oba sposoby. Tak, i to jest to, co ja już mówiłam. Odsprzedaż zakupionych akcji na giełdzie wewnętrznej, czyli kupujemy, wiadomo, tanio, sprzedajemy drogo. Już w 2017 roku ma być uruchomiona giełda wewnętrzna, czyli akcje, które przykładowo teraz kupisz za 1 dolara 200 akcji, tak? I już na giełdzie wewnętrznej w 2017 roku. Dla tych inwestorów, tym inwestorom, którym po prostu no, nie starczyło dla nich akcji, ponieważ ilość akcji jest ograniczona, będziesz mógł odsprzedać
swoje akcje po takiej cenie, jaką uznasz za stosowne, tak? Oczywiście to musi być rozsądne, no bo jak włączy, jak powiesz, żeby kupowali jedną akcję, jeden udział na przykład za $10, no to wątpię, żeby ktoś to kupił. Także wiadomo, że po prostu na tym to polega, żeby tutaj, jeśli będziesz chciał, oczywiście będziesz mógł na giełdzie wewnętrznej sprzedać swoje akcje innym inwestorom. Chociaż lepiej oczywiście byłoby sporą część swoich udziałów zatrzymać na giełdę normalną, czyli no, taką prawdziwą giełdę, ponieważ tam będzie dużo większe przebicie, tak? Jeśli w tej chwili za $1 mamy 200 akcji, to jeśli będzie potem cena, tak jak planuje firma, $1 równa się jedna akcja, no to zarabiamy 5000%, tak? Czyli tak to wygląda. I co dalej? Jeszcze możemy otrzymywać dywidendy przez nawet całe nasze życie z samego tytułu posiadania tych udziałów. Dlatego, tak jak tutaj jest napisane, tak, jeśli przykładowo zakupisz w tej chwili pakiet, w którym będzie przykładowo 500 tysięcy udziałów, a akcje wejdą na giełdę po przewidywanej cenie, jedna akcja równa się $1, czyli to jest initial public offer, czyli ta pierwsza taka oferta publiczna, po jakiej wchodzi firma na giełdę, to masz na czysto 500 tysięcy dolarów, tak? Jeśli komuś się wydaje to nierealne, to przypominam chociażby to, jak na przykład było z takimi dużymi firmami, jak na przykład Google, czy kiedyś dużymi. Kiedyś nikt o nich nie słyszał, tak? Kiedyś to było nic nie warte, ale w tej chwili jedna akcja Google to jest $700, więc coś takiego jak $1 za jedną akcję jest całkowicie realnym i możliwym do zrealizowania wynikiem na giełdzie. I w tej chwili już mówię, jakie mamy tutaj pakiety. Najpopularniejsze są pakiety ratalne, ponieważ tutaj no możemy jakby sobie tutaj spokojnie, jeśli ktoś nie ma dużych możliwości finansowych, płacić na przykład miesięcznie, na przykład $25, 50, 100, czy jakie kto tam ma możliwości, tak? I tutaj, jeśli opłacimy dwie raty naraz, dostajemy również bonus od firmy. Kolejno mamy pakiety, które możemy uposażyć na swoje dziecko, tak? Czyli jakby zamiast na przykład gromadzić dla dziecka kapitał w banku, oczywiście to też warto robić, ale mówię o tym, że oprócz tego, jeśli chcemy coś swojemu dziecku jeszcze ekstra zafundować, to po prostu możemy mu kupić taki pakiet i potem przepisać na to dziecko, kiedy będzie pełnoletnie, jako takie po prostu ubezpieczenie przyszłości finansowej naszych dzieci. I tutaj potem mamy też pakiety jednorazowe. Tutaj jest też napisane, tak, czyli jest też napisane, jaka będzie w przyszłości nominalna wartość akcji, tak, czyli przykładowo kupujesz 1 000 000 akcji, no to w przyszłości nominalna wartość z tą kapitalizacją, o której mówiłam, będzie wynosić na przykład $1 000 000, tak? I w tej chwili mogą się to wydawać Tobie kosmiczne liczby, ale no, taka jest po prostu, takie są prawa rynku, tak? Tutaj nie ma co dywagować, jeśli firma już w tak krótkim tempie zdobyła tylu partnerów międzynarodowych, to potem już może być tylko lepiej. 100 akcji gratis od firmy dostajemy na sam start, tak? Czyli jeśli się po prostu zarejestrujesz, nawet nie wykupisz żadnego pakietu, masz zawsze 100 akcji gratis. Znaczy na ten moment jest taka promocja, dlatego zachęcam właśnie do tego, do rejestracji. I w tej chwili tak, jeśli nie wiesz, jak zakupić taki pakiet, skontaktuj się ze swoim sponsorem lub osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar. Tak jak mówiłam, ilość akcji jest ograniczona, dlatego cena zakupu jeszcze również ich może niedługo wzrosnąć. Dlaczego? Dlatego, że de facto jak tylko będą międzynarodowe targi transportu we wrześniu, to może się okazać, że się one będą hitem, a zakładam, myślę, że tak będzie. Ponieważ przyjedzie wielu inwestorów i ci inwestorzy zobaczą ten wielki potencjał i mogą wykupić bardzo dużą ilość akcji, więc dlatego wiadomo, jak towar jest deficytowy, to jego wartość rośnie, czyli podwyższy się automatycznie już cena tych udziałów. I w tym momencie lepiej byłoby pospieszyć się tutaj przed tym 20 września, tak? Bo mogą po prostu pojawić się tak zwane, no, w cudzysłowie, grube ryby, które no, zakupią po prostu bardzo dużo akcji i niestety dla takich inwestorów o mniejszego kalibru, przykładowo dla nas, no to już na przykład może być mało tych akcji albo będą jeszcze, ale mogą podrożyć, tak? Więc ja mówię o takich realnych po prostu przewidywaniach.
Teraz przechodzimy tutaj do drugiego sposobu zarabiania. Czyli jak się domyślasz, mamy tutaj program partnerski. I no, jest to program partnerski, który naprawdę robi duże wrażenie, ponieważ można zarabiać do 25 poziomów. I firma tak naprawdę bardzo sowicie wynagradza osoby, które tutaj zapraszają. I nie tylko przyznaje jakby pieniądze, ale również przyznaje akcje. Oczywiście to nie jest obowiązkowe, ale jak najbardziej można to robić, ponieważ możemy już wypłacać zarobione w ten sposób prowizje już teraz, od razu, bez czekania. Dlaczego firma to robi? No dlatego, że chce po prostu pozyskać większy kapitał na swój projekt i dzięki temu może rozwijać się szybciej i szybciej będzie generować dla nas profity, tak? Tak samo ten ekotechnopark w Białorusi, czyli ten prototyp, który jest budowany, on wcześniej po prostu jakby był właśnie uzbierany na niego kapitał ze składek takich osób jak my, które po prostu dały na niego swoją cegiełkę, tak? I z takiego tak zwanego finansowania społecznościowego zaczęto w ogóle tą budowę, tak? I firma zobaczyła, że proszę, zebrała się grupa naprawdę zwykłych ludzi, którzy przyłożyli cegiełkę i urosło z tego już wielki projekt. Dlatego teraz postanowili podzielić się z nami też swoim zyskiem, skoro widzą, że to naprawdę działa i jak wiadomo, to się mówi brzydko, w kupie siła, tak? Ale de facto im więcej osób tutaj inwestuje, im więcej inwestorów pozyskują, tym więcej pieniędzy mają też potem dla nas. I tak, jeśli ty tak naprawdę wierzysz, że ten projekt jest wartościowy, jest to szansa i zdarzy się tylko raz za naszego życia, nie będzie dla ciebie problemem zaprosić tutaj kogokolwiek. Pamiętaj, ty nikogo nie rekrutujesz, po prostu pokazujesz możliwość. Chcesz danej osobie pomóc, żeby po prostu znacząco w przeciągu kilku lat podwyższyć jakość życia tej osoby. Jeśli ktoś nie będzie zainteresowany, jego strata, iść po prostu dalej. Też chciałam powiedzieć dla wszystkich osób, które chciałyby się zaangażować tutaj w, powiedzmy, program partnerski, że też mamy jakby stronkę taką do zapraszania już od razu z twoim numerem polecającym, jak również zrobiłam systemy do zapraszania na tak zwanym automacie, tak? Może to dziwnie brzmi, ale mam też takie strony, że po prostu można też zapraszać jakby poleconych poprzez takie strony przechwytujące, gdzie osoba po prostu poda swój adres mail i będzie przez co dwa dni dostawała wiadomości, uwaga, z twoim linkiem zapraszającym, tak? Gdyby ktoś chciał uzyskać taki system, to może do mnie napisać. Ja tutaj podaję jeszcze swój adres e-mail na czacie. Z tego co wiem, mają bardzo dużą te systemy skuteczność. Mam taki system i po polsku, i po angielsku. I można je na przykład promować tam, nie wiem, w jakich jeszcze programach, powiedzmy, jesteście, w jakichś innych programach zarobkowych. Po prostu promujesz taką stronę, a ona sama za ciebie wykonuje całą robotę, tak? Znaczy, no sama, no ale generalnie jest to duże ułatwienie i słyszałam, że ma to fajną skuteczność. Dobra, czyli tutaj mówimy teraz dalej o tym zapraszaniu, tak? Czyli mamy tutaj zarabianie do 25 poziomów w głąb, ale to oczywiście zależy od kwalifikacji, jaką posiadamy w projekcie, tak? Jeśli tylko się zarejestrowaliśmy, nawet nie wykupiliśmy pakietu, możemy zarabiać z 4 poziomów, tak? 15%, 4%, 2% i 1%. I dodatkowo jeszcze otrzymujemy 7,5% z pierwszego poziomu w akcjach, tak? Czyli razem 15 plus 7,5%. Czyli to będzie 23,5, tak? Jeśli dobrze policzyłam. Nie, przepraszam, 22,5, tak? To jest z pierwszego poziomu. Myślę, że jest to naprawdę fajna prowizja. Jeśli natomiast już jesteśmy osobą, która sama już wykupiła pakiet nie mniejszy niż 100 dolarów oraz zaprosiła co najmniej dwie osoby, które zainwestowały co najmniej 100 dolarów, czyli ty zainwestowałeś 100 dolarów i dwie osoby zainwestowały 100 dolarów, to w tym momencie możesz zarabiać już do 5 poziomów, czyli odblokowuje ci się ta możliwość i nawet zwiększają się tutaj te procenty, jak widzisz. I teraz dalej. Kolejny mamy lider. Lider może już zarabiać z 6 poziomów i tylko powinien zaprosić co najmniej 3 osoby, które zainwestują co najmniej 200 dolarów i sam też powinien już zainwestować 200 dolarów, tak? Czyli tak to wygląda. Kolejna kwalifikacja, mamy master.
z 9 poziomów już zarabia i co mi się bardzo tutaj podoba, musi ta osoba, będą, której ma ten profil master, ona musi zaprosić 3 liderów, to znaczy nie, jakby ona musi 3 osobom pomóc zarabiać już naprawdę niezłe pieniądze w tym projekcie, ponieważ lider, kwalifikacja lider to już są naprawdę bardzo fajne tutaj obroty. Także jeśli chcesz jakby tutaj więcej zarabiać, musisz też pomóc swoim ludziom, żeby oni dobrze zarabiali. To mi się tutaj bardzo podoba, bo jakby wymusza pomóc, tak? Znaczy wymusza. No generalnie sponsor powinien pomagać swoim poleconym, no ale w praktyce to wiecie, jak to wygląda. Chociaż teraz już się to coraz bardziej zmienia. Kolejna kwalifikacja to jest ekspert. Zarabia on już z gdzieś 20 poziomów, tak? Czyli odblokowuje już się 20 poziomów, ale musi on mieć w swojej grupie tych 3 masterów, tak? Czyli znowu 3 osoby u niego w grupie muszą zarabiać bardzo dobre pieniądze, żeby on jakby wszedł tutaj wyżej. Czyli no jeśli ty chcesz zarabiać więcej, pomóż swoim ludziom, żeby zarabiali, więc tak to tutaj wygląda. I ostatnia kwalifikacja, mamy top ekspert i on właśnie już zarabia do tych 24, tak? Przepraszam, 24 poziomów, wcześniej mówiłam, że 25. I w tej chwili on również powinien mieć już tych ekspertów w swojej grupie. I w tym momencie to zarabienie mu się naprawdę odblokowuje. No już będąc top ekspertem, to naprawdę życie nie umierać. Także tak to wygląda. Jeszcze dodatkowo jest bonus za ilość wykupionych pakietów przez osoby z Twojej struktury. Czyli firma wynagradza osoby. Jeśli na przykład w Twojej strukturze w danym miesiącu kalendarzowym było, powiedzmy na przykład 5 już ogólnie z takich zakupów pakietów, tak? Obojętnie kto zakupił te pakiety, ale była ta sprzedaż zrobiona, to w tym momencie dostajesz jeszcze dodatkowo 1%, tak? Jeśli już przykładowo było 10, to dostajesz 2% więcej. Jeśli było takiej sprzedaży więcej niż 20, dostajesz dodatkowe 3%. Także wygląda to naprawdę świetnie i no, nie widziałam firmy, która by się tak obficie i dzieliła z swoimi uczestnikami. Czyli teraz tutaj tyle było o tym programie partnerskim. I w tej chwili jeszcze takie 3 najczęściej zadawane pytania. Czy ten projekt jest realny? Jeśli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko w każdym biznesie jest zawsze, ale sam widzisz, że w projekt jest na ten moment zaangażowanych już tyle międzynarodowych podmiotów, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces, tak? Czyli mimo, że firma jeszcze nie weszła na giełdę, już pozyska mnóstwo partnerów, a część tych partnerów już zaczęła budować te kolejki, tak? A co dopiero będzie, kiedy wejdą na giełdę i jeszcze więcej podmiotów zacznie od nich kupować te kolejki? Oczywiście wtedy właśnie to przyspiesza wejście na giełdę, że te podmioty zaczną realnie kupować, nabywać te kolejki i wtedy firma ma dla nas pieniądze na dywidendy, tak? A tak naprawdę to pójdzie lawinowo, ponieważ jeśli jeden kraj zainstaluje to u siebie, będzie to naprawdę działało, to kolejne kraje na pewno się już przyłączą. Zwłaszcza, że już wcześniej się zadeklarowały, że są zainteresowane tą technologią. Kolejne pytanie. Kiedy firma wejdzie na giełdę? Kiedy otrzymam swoje dywidendy? Tak jak mówiłam, giełda wewnętrzna może być już w 2017 roku. Będzie można wówczas w panelu sprzedawać akcje innym inwestorom. Jeśli chodzi o giełdę normalną, najwcześniej 2018-2019 rok. Jest to uzależnione od sprzedaży kolejek. Jak firma zakończy prototyp w 2017 roku, może podpisywać pierwsze kontrakty na sprzedaż kolejek i to przyspieszy wejście na giełdę. Oczywiście teraz też, jak mówiłam, nie zasypiają gruszek w popiele, tylko szukają potencjalnych inwestorów. No i ostatnie takie najczęściej zadawane pytanie, moje ulubione. Jak to możliwe, że firma już teraz sprzedaje akcje, skoro w ogóle jeszcze nie jest na giełdzie? Więc odpowiedź jest taka, firma jest spółką akcyjną i ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów. Posiada również międzynarodowy numer papierów wartościowych, tak zwany EZIM. Po wysłuchaniu tej prezentacji sam widzisz, jak dużo podmiotów międzynarodowych jest w to zaangażowanych, więc naprawdę wszystko jest ok. Dodatkowo, jeśli masz ochotę, zapraszamy również nie tylko na Białoruś, bo sam twórca, jakby właściciel firmy zaprasza, ale też zapraszamy na targi międzynarodowego, targi transportu, które będą w Berlinie już we wrześniu. No i w tej chwili jeszcze kwestie techniczne, tak? Po zakupie pakietu wypełniasz certyfikat udziałowca w firmie, podajesz tam swoje dane, żeby firma wiedziała, że ty to ty.
Certyfikat wypełnia się od razu po zakupie pakietu jednorazowego, a jeśli zakupisz pakiet ratalny, to dopiero po spłacie wszystkich rat. Trzeba również wysłać swój skan dowodu osobistego oraz potwierdzenie swojego adresu, żeby po prostu firma wiedziała, że to jest twój certyfikat do ciebie przypisany na zawsze, tak? Na zawsze jest do ciebie przypisany. I można też zamówić certyfikat do domu. Słyszałam, że są bardzo ładne, ale nie jest to wymagane. Tak jak mówiłam, rejestracja. Jeśli nie masz jeszcze tutaj konta, skontaktuj się z osobą, która Cię tutaj zaprosiła. Sama rejestracja jest bezpłatna, nic nie tracisz, musisz tylko zyskać, bo dostaniesz 100 akcji gratis na start. I to na ten moment tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Można oczywiście pytać. Też na takie wszystkie kwestie techniczne, to też widzę, że tutaj jest Natalia, czyli ona zawsze odpowiada jakby na wszystkie po prostu pytania, tak? Także jeśli są ewentualne pytania, to zapraszam. A jeśli nie ma, no to można się kontaktować po prostu z osobą, która Ciebie tutaj zaprosiła, lub też pisać po prostu do nas na czacie, na Facebook, czy gdzie tam uznasz za stosowne. Ok, to czekam jeszcze chwilkę. Czy są ewentualne pytania? Jeśli ktoś by chciał ten system do polecania, to może do mnie napisać na tego maila, którego podałam niżej, tak? To wtedy wyślę wszystkie informacje. Okej, chyba nie ma pytań. Dzięki bardzo, Teresa. Się cieszę, że byłaś w takim razie. Świetnie. Dobra, no to dziękuję bardzo wszystkim tutaj za poświęcony czas i zapraszam tutaj ewentualnie do osób, które Was zaprosiły. I miłego wieczoru wszystkim w takim razie życzę.